Właśnie na wznowionym spotkaniu z cyklu Recenzje mówione. W tym roku, jeśli coś planuję, już jakieś tytuły, to właśnie myślę o dwóch powieściach o podobnej tematyce, to znaczy o tych trudnych, białych plamach w historii najnowszej Polski, przez co rozumiem okres tuż powojenny, może jeszcze jakieś wydarzenia wojenne rzutujące na pierwsze lata, na pierwsze dziesięciolecie, w którym było niemało terroru w kraju. Ta powieść druga, o której myślę, to jest rzecz debiutancka, no nie jestem nią tak zachwycona artystycznie, jak tą dzisiejszą, naszą dzisiejszą bohaterką jest powieść Piotra Zaręby pod tytułem Zgliszcza. Ale obie te powieści i Gra o honor Sebastiana Sęka i Piotra Zaręby Zgliszcza łączy to, że nie są kolejnymi książkami w dorobku doświadczonych pisarzy. Kiedyś tutaj mówiłam o powieści Wacława Cholewińskiego, Honor mi nie pozwala, i to był przypadek zupełnie inny. Pisarz doświadczony, z wielkim dorobkiem, wydający systematycznie książkę za książką, także dramaturg. W tym wypadku nie są to typowe dzieła literatów, ale w wypadku Zgliszcz Piotra Zaręby sądzę, jeśli nie ulegam jakiemuś efektowi aureoli, nie zachwycam się po prostu przesłaniem, wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo dobra książka, że naprawdę jest to znakomita powieść, że jest to materiał na może jakiś serial telewizyjny, może na film, może na monodram w teatrze. Dałoby się, ponieważ są to dialogi, dałoby się to wystawić bez jakichś gigantycznych kosztów i wypuszczania na scenę wielbłądów czy koni. Ale czyta się też to znakomicie. Przeczytałam dwa razy w całości i sądzę, że jeszcze parę razy powinnam przeczytać. Daje to bardzo dużo do myślenia. Jest uporządkowane, skomponowane w ten sposób, że mamy chronologicznie ułożone sceny, 12 lat z życia bohaterów, przeważnie prawdziwych, czasami fikcyjnych, ale ich losy są wypadkową doświadczeń rzeczywistych postaci. Przede wszystkim pełni ta książka ważną funkcję poznawczą. Oczywiście ktoś powie, wystarczą rozprawy historyków, nie ma sensu zajmować się fikcją literacką. Ale jeżeli zależałoby nam na tym, żeby coś przeżyć, przemyśleć, wyobrazić sobie, też chyba uczyć się pewnych mechanizmów, które w stosunkach międzyludzkich są ponadczasowe, trochę się może poostrzegać, ale niekoniecznie zaraz aż do poziomu manii prześladowczej, to wydaje mi się, że powieść, czy opowiadanie, czy dramat są tutaj niezastąpione, zwłaszcza powieść, opowiadanie, bo tu jest miejsce jeszcze na jakieś narracyjne podpowiedzi, nie tylko wypowiadają się sami bohaterowie. Tak więc ogromnie wartościowa powieść pod względem poznawczym. Żadnych kiczów, żadnych dodatków, ozdobników, czego bardzo nie lubię w literaturze, zwłaszcza w prozie, jeśli ktoś niepotrzebnie próbuje się popisywać inwencją w dziedzinie metaforyki. Tutaj nie, to jest konkretnie, przezroczyście, tak, że też nie będzie nas to, myślę, raziło i po latach. Jakieś mody językowe, jakieś maniery stylistyczne, nic takiego się tutaj nie wkradło. Prawdę mówiąc, aż się można zdziwić. Nie jest to debiut, ale w tym gatunku debiut, bo autor ma w dorobku jedną powieść sensacyjną, której nie miałam ochoty czytać, drugą obyczajową, którą przeglądałam i też mnie jakoś specjalnie nie zachęcała, mam to w domu, nawet nie przyniosłam, to jest romans licealny, taka historia z końca lat 80., jakichś początków pierwszych jaskółek III RP. Nie wydaje mi się, żeby te bardzo często przecież publikowane i przez pisarzy,
i przez dziennikarzy, myślę o Marku Harnym, a o pisarzu myślę o Zbigniewie Kubikowskim sprzed wielu dziesięcioleci, ale ogólnie biorąc, to jest wyeksploatowany temat, jakiś tam romans licealny. Także, że wielkie zaskoczenie, że tak dobrą powieść można napisać właściwie w takim gatunku powieści z historii najnowszej, niejako debiutancką. Oczywiście dziennikarza Piotra Zarębę raczej znamy. To jest dziennikarz nie rzucający się w oczy jakimiś skandalicznymi wypowiedziami, oczywiście nie goszczący w żadnych celebryckich portalach czy rubrykach. Nie jest to skandalista. Oczywiście głośniejsi są ci, o których wiemy, że coś tam wulgarnie powiedzieli do swoich współpracowników, no i to się wtedy przez lata wałkuje takie tematy. Tutaj nie, to jest dziennikarz raczej zauważany przez tych, którzy szukają bardzo poważnego komentarza, specjalistycznej wiedzy. Wypowiada się między innymi na temat reformy szkolnictwa wyższego, wypowiada się na tematy amerykańskie, na tematy może jakieś też związane z prawem, ale jego ulubiony chyba temat to są szkolne teatry, czyli jak widać dość szerokie spektrum, niemniej za każdym razem jest to tematyka poważna. Jeśli się popatrzy na czasopisma, w jakich publikował, to jest więcej niż to, co lubię i czytam, właściwie ze wszystkich stron, najszerzej pojętego centrum, od centrolewicy do centroprawicy. Taki bardzo fachowy, bardzo poważny dziennikarz. Tutaj jako prozaik jawi się jako coś niesłychanie zaskakującego. Taki fenomen pierwszej powieści zapowiada w posłowiu, że zajmie się tą tematyką, tymi pierwszymi latami, kilkoma, dziesięcioma, kilkunastoma po wojnie, raczej kilkoma, zajmie się być może nawet w formie naukowej. Można się też dowiedzieć, że już próbował, gromadził do tego materiał wcześniej. Jeśli właśnie coś by można było wytknąć jako słabość, chociaż przy objętości tej książki to ten przytyk jest wątpliwej jakości. Jeśli by można było coś wytknąć, to może by się jeszcze przydała bibliografia, a może chociaż troszeczkę przypisów, takich odredakcyjnych. Ja nie myślę o równoległym komentarzu historycznym, ale sporadycznie jakieś bardzo rzadkie słowo, jakiś archaizm czy regionalizm. Ja dwóch słów nie sprawdziłam, a czułam, że powinnam, że dwóch słów nie rozumiem. Co do jednego, trzeciego miałam wątpliwości, że rozumiem, ale być może ma jeszcze jakieś inne znaczenie. Więc tak zupełnie sporadycznie, to by akurat te jakieś 2, 3, 5 przypisów objaśniających rzadkie słownictwo nie zwiększyło objętości książki. Gorzej by było z bibliografią, ale przecież Józef Mackiewicz tak zrobił w Kontrze, że dodał bibliografię. Znając zamieszanie na rynku książki, książki, pomieszanie pojęć, najrozmaitsze manipulacje, które wpływają na opinię. Wydaje mi się, że byłby sens, aby tutaj jednak dodać bibliografię. Jest taki sygnał w posłowiu, kto o czymś pisał, kto się tą problematyką zajmował, ale to jest oczywiście bardzo, bardzo niekompletne. To, co przyniosłam dla Państwa, to jest w 6 egzemplarzach z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego, Najnowsza historia Polski. Najpierw 4 strony na temat terroru, eliminacji przeciwników politycznych, no 118 osób spośród działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego Mikołajczyka, tego stronnictwa, które niewiele ma wspólnego z partią o tej samej nazwie działającą w III RP. Otóż te 118 zamordowanych osób, dziesiątki tysięcy osób w więzieniach spośród zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego prezesem był Stanisław Mikołajczyk. Te dane warto zobaczyć. Oczywiście ja tutaj przede wszystkim jestem też zobowiązana, że jest z nami pan profesor Tadeusz Marczak, którego wykłady pamiętam z czasów studenckich i pamiętam, jak bardzo dokładnie nam o tym
prześladowaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił. To dla mnie było taką absolutnie neutralnie wygłaszaną, bez żadnych emocji, listą zbrodni po prostu. Tak to przynajmniej zapamiętałam, a te wykłady też się odbywały w bardzo szczególnym momencie, bo to było po wprowadzeniu stanu wojennego. Także że był to wykład z historii Polski, można tutaj było sobie wybrać jakiś okres, jakieś wydarzenia. Zaopatrzyłam się w bibliotece uniwersyteckiej w książkę, która dotyczy, ale to oczywiście w niewielkim stopniu, tej problematyki, bo to jest propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 czerwca 1946 roku. A więc nie jest to ta kronika terroru, tylko przy okazji przeglądu rozmaitych stronnictw, rozmaitej ich aktywności, wtedy, kiedy jeszcze te różne ugrupowania działały, niemniej, jak wiemy, o Stronnictwie Pracy na przykład, też tutaj było dotknięte prześladowaniem. Z kolei Polska Partia Socjalistyczna była skłaniana, w końcu słusznie, mówiąc najdelikatniej, skłaniana do tego, żeby się połączyć. To się stało w połowie grudnia 1948 z Polską Partią Robotniczą. Więc jest to przegląd tej działalności pod jednym kątem, właśnie tej działalności jakiejś publikacyjnej partii w tym strasznym 1946 roku. Jeśli mówię o historii, to też z taką świadomością, że czasami, może przy najlepszej woli, jesteśmy skłonni, my humaniści, mając te swoje zainteresowania z różnych epok, z różnych dziedzin twórczości, mamy skłonność bagatelizować mniej znane daty. To jest ten właśnie 1946 rok, referendum, a w styczniu 1947 odbywają się bardzo, bardzo mocno sfałszowane wybory do Sejmu Ustawodawczego. I 1946 rok, no wydaje się, że jest tutaj przełomowy, że otworzy się pozór pluralizmu, pozór systemu wielopartyjnego, ale poddaje się kolosalnej presji, aż po likwidację przeciwników politycznych. A więc ten 46 rok. Pamiętam, jak jeden z księży profesorów, zarazem publicystów, źle widzianych przez salon, napisał w jakimś artykule, no publicystycznym oczywiście, że to był rok przełomowy. No to polonista od literatury staropolskiej się oburza, jak można, przecież wiadomo, że epokowy był rok 1945, potem 56, w 46 nic się nie stało. Czasem my poloniści mamy taką skłonność, żeby ekstrapolować doświadczenia charakterystyczne dla może wielkich pisarzy, może tylko głośnych pisarzy, bardzo znanych, na całą historię. I wydaje mi się, że narracja, która dominowała, czy wręcz dominuje do teraz wśród polonistów, jest taka, że właściwie do 49 roku, do zjazdu szczecińskiego, kiedy narzucono oficjalnie doktrynę realizmu socjalistycznego pisarzom, nic się takiego wielkiego złego nie działo. Że właściwie były prywatne wydawnictwa, mogli sobie działać tacy krytycy literaccy, jak na przykład Kazimierz Zawodziński, więc nic się wielkiego nie dzieje. Karol Wiktor, zresztą, przepraszam, nie Kazimierz, to jest wojskowy rotmistrz, krytyk przed wojną towarzyszący Skamandrytą, po wojnie wykładający trochę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. No, może jest zadowolony z systemu, ale ogólnie może coś opublikować, no i żyje. Nikt go nie poddaje terrorowi. Natomiast kiedy się spotkałoby ludzi trochę mniej oderwanych od realiów ekonomicznych, czy od jakiejś szerszej bazy społecznej, to by się słyszało zupełnie inne narracje. Trafiłam kiedyś na takie świadectwo, bardzo zaskakujące, ale dla mnie cenne, kiedy właśnie tam coś opowiadaliśmy o tym, jak to było dobrze w latach 45-48, że mojemu dziadkowi wtedy wybili, ktoś mówi, kolbą zęby, bo nie chciał kolektywizacji rolnictwa.
I im więcej się dowiadujemy, a przecież jakiś delikatny przekaz, sygnał i tak chyba w nieoficjalnej, prywatnej pamięci historycznej istniał, o tych, którzy nie godzili się na oficjalną rzeczywistość w Polsce ludowej, tej, która gdzieś tam się w 1944 roku już zaczyna, a ostatecznie w 1945 uważamy, że jest koniec wojny, pokój i szczęście. W tej najprostszej historiografii nauczanej, wykładanej. No, warto sobie uświadomić, tak właśnie śledząc losy poszczególnych osób, wchodząc jak gdyby wyobraźnią do miejsc przesłuchań, dowiedzieć się, jak to się stało, bo to może też dziwić, prawda? Jeśli tak przyjmiemy, że było bardzo miło przez pierwsze 5 lat, to co się stało, że nagle potem tak w 49 kazali uprawiać twórczość socrealistyczną i właściwie co jeden bąk był przeciwny, uznano go za wariata, poeta Wojciech Bąk z Poznania, jeden wariat i wszyscy byli za, jeden może tam wad coś się spróbował postawić Putramentowi, czy Putramentowi się wydawało, że on się postawi, więc z wrażenia zachorował nerwowo ten wad po wyjściu z takiego zebrania. No co się właściwie działo? Było dobrze, nagle wszyscy kładą uszy po sobie. To nie była zbiorowa hipnoza, to po prostu jest efekt systematycznie stosowanego terroru. Poza tym możemy się dziwić, jeśli jakieś starsze osoby w rodzinie mówią, nie wychylaj się, nie narażaj się. I to przez dziesiątki lat to trwa. Dlaczego one są tak śmiertelnie przerażone, tak skutecznie śmiertelnie przerażone i z pokolenia na pokolenie to się przekazuje. To jest właśnie efekt tego terroru lat tuż powojennych. Tutaj możemy się przekonać, że ktoś, kto był odważny w czasie wojny, no, mógł jednak w wyniku brutalnego bicia, szantażu, wielokrotnych rozczarowań, ale to oczywiście na już kolejnym miejscu, bo przede wszystkim to jest fachowe bicie. Ci ludzie się zupełnie zmieniają, to jest łamanie charakterów, to jest robienie donosicieli z ludzi, którzy zaczynali działać z najszlachetniejszych pobudek. Warto sobie też uświadomić, że takie zachowania, które mogą się wydawać bardzo miłe, w gruncie rzeczy zapowiadają dwulicowość, to sobie zaznaczyłam, to jest inna funkcja poznawcza, nie ta taka oczywista, że dowiadujemy się czegoś o historii, ale poznawcza w tym sensie, że dowiadujemy się czegoś o mechanizmach zdrady, o uniwersalnych mechanizmach zdrady, czy podatności na zdradę. Jak się chłopy na nią rzuciły i dalej, że okadzać, chołupce wokół wywijać, a pod nogi podejmować, tacy zdradzą najprędzej. To jest obserwacja właśnie tych pochlebców, którzy witają no, akurat Marię Dąbrowską. Ona tu się pojawia zupełnie w tle, z drugiej ręki ta postać jest co najwyżej tak przywoływana gdzieś przez jej antagonistkę Zofię Naukowską. Zofia Naukowska była w tym powojennym Sejmie, była bardziej może aktywna. Ja bardzo jestem wdzięczna jednemu z naszych profesorów, nie sądzę, żeby się cieszył, gdybym jego nazwisko tu wymieniła, za to, że w swojej książce o literaturze zamieścił zdanie Naukowskiej, przepraszam, najpierw zrobią z człowieka szmatę, a potem powiewają nią jak sztandarem. Naukowska była świadoma dwuznaczności swojego położenia, bardzo krytycznie o tych postawach czołowych pisarek Dąbrowskiej, Naukowskiej pisał swego czasu Wiesław Paweł Szymański, znienawidzony przez salon historyk literatury z Krakowa. Kiedy jeszcze odchodził na emeryturę, to też jakąś buntowniczą mowę na pożegnanie wygłosił, ale no, reguły dystrybucji książek, docieranie do ludzi, to wszystko jest nieubłagany mechanizm. My możemy wiedzieć w którymś momencie, że wyszła jakaś niepokorna książka, powiedzmy właśnie Uroki dworu Wiesława Pawła Szymańskiego, ale nie będzie to przypominać
wspominane, nie będzie to wmuszane w ramach jakichś oficjalnych programów. Nie będą tacy literaturoznawcy jak Wiesław Paweł Szymański, Jan Prokop czy Jacek Cznadel, często powoływani na jakichś recenzentów. Po prostu pamiętają o nich ci, którzy zetknęli się z nimi może w latach 70., 80. Natomiast młodsze pokolenia polonistów właściwie już ten kontakt tracą. No, można gdzieś przynieść jakąś książkę, przemycić na chwilę, ale to jest coraz trudniejsze. W końcu ktoś się zapyta, no a po co pani przynosi jakieś książki z 92 na przykład roku? To nie ma nowszych, to pani się nie uczy nowych rzeczy. Więc to jest też taki mechanizm czasem no, niezawiniony przez nikogo chyba świadomie i konkretnie i do końca, że w ramach podwyższania poziomu, zastępowania przestarzałej literatury nową, te prace polonistyczne, które wydaje mi się, że trafiły w jakąś szczelinę stosunkowo szerokiej jeszcze swobody, tego samego przełomu lat 80., 90., z pierwszych lat 90., że te książki czy te artykuły, one są wypierane, eliminowane. Paradoksalnie to uchodzi za przejaw rutyny, jeśli ja wtłaczam studentom do ręki jakąś kserówkę z roku 90, no to co za idiotka, przecież my wiemy, że trzeba się uczyć z Wikipedii, ona jest tam odpowiednio opracowywana przez ekspertów, jest nowoczesna. Także, że nawet takie metody bardzo prymitywne, jak właśnie wkładanie każdemu do ręki kserówki, to ja się nie łudzę, to się nawet nie kończy przeczytaniem jej. Poza tym taki dysonans poznawczy, najnowsza wiedza aktualna i o tym, co jest ważne, no to płynie oczywiście z bogatych mediów. W związku z tym to jest właściwie walka Dawida z Goliatem, żeby tę niewygodną dla establishmentu prawdę, czy o historii, czy o pewnych hierarchiach artystycznych, żeby tę prawdę przemycać, czy upowszechniać. Po tej dygresji takiej metaliteraturoznawczej chciałabym jednak przejść do omawiania książki, do pokazywania fragmentów, które wydają mi się szczególnie ciekawe. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego pod każdym względem obejrzeć, ale czego się można spodziewać, oprócz oczywiście dokumentacji łamania ludzi i zdrady, raczej zdrady niechcianej, raczej zdrady wymuszonej. Oczywiście można się też spodziewać jakiegoś precyzyjnego, ciekawego studium psychologicznego, zróżnicowania postaci. No nie ma tutaj takiego tylko rysowania czarno-białego obrazu, chociaż nie da się ukryć, nawet gdybym próbowała tego nie powiedzieć, że to dla mnie tutaj podstawowym czynnikiem, który powoduje, że tak mi się bardzo tego rodzaju literatura podoba, jest czynnik etyczny. Wydaje mi się, że dobrze jest starać się naprawiać uczynione kiedyś komuś krzywdy, że dobrze jest pocieszać tych, którzy płaczą. Więc oczywiście, jeżeli